zrezygnować z życia. Nasi kierowcy byli ranni. Konwój został ostrzelany. Wiek i też zdrowie raczej na to nie pozwalają. No to, że gdyby mi zaproponowano, to nie wiem, czy bym odmówiła. Nowy odcinek Wizji Świata. Zapraszam. Moim gościem jest Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, pierwsza laureatka Nagrody Prezydenta Gdyni imienia Piotra Pawłowskiego, europarlamentarzystka. Pani Janino, Pani nazwisko kojarzone jest przede wszystkim z działalnością charytatywną. Znamy Panią jako założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej. Czy któraś z Pani akcji szczególnie zapadła Pani w pamięć, była wyjątkowa? Znaczy, wie Pani, to jest trudno powiedzieć, bo trzeba by było porównać, czy większym problemem i cierpieniem jest brak wody, czy wojna, tak? Czy bardziej cierpieli ludzie podczas wojny w Bośni, czy bardziej w Czeczenii, czy Afganistanie. Więc naprawdę trudno jest powiedzieć, ja właściwie z każdym z tych krajów, które wymieniłam, a które jeszcze mogłabym tam wymieniać ich bardzo dużo, mam wspomnienia i wspomnienia ludzi, wspomnienia tego, co robiliśmy. W jakiś sposób rzeczywiście wyróżnia się Czeczenia, bo to była taka pierwsza stała misja. Właściwie do 2000 jeszcze wyjeżdżały jakieś konwoje, ale chcieliśmy jak najszybciej zacząć działać poprzez stałe misje. I w 2000 roku właśnie została założona już stała misja w Czeczenii, co jest taką pomocą bardziej dojrzałą, bardziej profesjonalną, dlatego że konwój dowiezie pomoc i ona zostanie zużyta. A jak jesteśmy na stałe w danym miejscu, to możemy mieć programy pomocy długofalowe, inaczej możemy planować. Ta Czeczenia była rzeczywiście dla nas ważna, ponieważ uczyliśmy się też czegoś nowego, prawda? Prowadzenie takiej misji wcale nie jest proste, to łatwo jest powiedzieć. Całość jest bardzo skomplikowana, zarówno pod względem działań, jak i pod względami administracyjnymi, prawnymi. Na pewno akcje budowy studni i w ogóle program wodny, związany też z higieną, sanitariatami, są bardzo ważne. I zresztą pierwszy program wodny właśnie powstał w Czeczeniu. Tam wprawdzie nie wierciliśmy studni, tylko woziliśmy wodę, no ale dzięki nam Grozny miał wodę pitną. Ile tych studni zostało już wywierconych? Już nawet trudno mi teraz powiedzieć, ile w sumie studni już wywierciliśmy, bo przecież i w Afganistanie, i na Sri Lance, no w wielu krajach prowadziliśmy taką działalność. I to jest właściwie taki nasz znak. W Polsce jesteśmy bardziej może znani z akcji Pajacyk, chociaż już od kilku lat jest tak, że o wiele więcej wpłat i o wiele większe zainteresowanie budzą nasze akcje budowy studni, znaczy wiercenia studni, niż akcja Pajacyk. Więc cały czas ten problem istnieje. No ale bardziej takie teraz znane i chętniej ludzie wpłacają właśnie na budowę dostępu do wody w różnych krajach. Sudan Południowy jest takim krajem, gdzie i tych wpłat, i tych działań jest najwięcej, bo to jest kraj, no właśnie jeden z najbiedniejszych krajów świata i tam dostęp do wody jest bardzo utrudniony. Również przez zmiany klimatyczne, które powodują, że naturalne źródła wody wysychają. Od dziecka jest Pani osobą z niepełnosprawnością, ale to nie jest powszechna wiedza. Ja tu muszę przyznać, że sama dopóki kilka lat temu nie napisałam o Pani pierwszego tekstu, nie zwróciłam uwagi na te kule. No, w trochę innych czasach byłam bardzo często w telewizji publicznej. Jak siadałam w fotelu, to często odbierano mi kule, które opierałam o stolik, który stał obok, ale nigdy nie pozwalałam na zabieranie. Znaczy na początku w ogóle nie zwracałam na to uwagi, że zabierano te kule, bo psują dekoracje.
Ale potem jak zdarzyło się, że właśnie raz, drugi, trzeci, ktoś był zdziwiony, że jestem niepełnosprawna, to nie pozwalałam tych kul zabierać, no bo o czymś one jednak, ich obecność o czymś świadczyła. Jak na przykład z okazji rocznic okrągłych fundacji szukaliśmy różnych zdjęć, to rzadko kiedy byłam tak fotografowana, żeby te kule było widać. Więc nie wiem, no media nie lubią osób niepełnosprawnych i tak pokazują, żeby tylko tutaj sprawność, no przynajmniej nie przypuszczam, tak, bo Piotr był bardzo znany. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, ja w każdym razie nigdy mojej niepełnosprawności nie ukrywałam. I co więcej, no też mówiłam o niej, tak. Oczywiście nie mówiłam, o ja jestem niepełnosprawna, tylko przy jakichś okazjach, tak, kiedy mnie o to na przykład pytano, albo kiedy wspominałam swoje dzieciństwo. Trudno mi powiedzieć, być może też, że to były konwoje, że to były trudne misje, zawsze kraje, w których była wojna. No to może to ludziom nie kojarzy się z niepełnosprawnością, że osoba niepełnosprawna może coś takiego robić. I faktem jest też, że w tych krajach, gdzie byłam, obudziło zdziwienie, że osoba niepełnosprawna coś takiego się angażuje. No ale niepełnosprawni potrafią robić wszystko. Także nawet zmieniać jest świat jednym palcem. Jakby nie patrzyłam na siebie jako osobę niepełnosprawną. Znaczy nie patrzyłam od strony barier, tak? Tylko no, od chęci zrobienia czegoś i wiary, że należy tak robić. Kiedyś powiedziała pani, że podczas pobytu w ośrodku nauczyła się pani, że niepełnosprawność może być darem, że dzięki niej coś pani zyskała. Czy teraz po latach widzi to pani inaczej? Czy jest coś, co pani straciła? Może straciłam jazdę na nartach, bo podobałoby mi się. Bo to daje takie poczucie wolności. No ale nie, żebym jakoś rozmyślała o tym. Czasami jak widzę, albo moi przyjaciele jeżdżą na nartach, przysyłają jakieś zdjęcia, no to tak sobie myślę, fajnie by było tam z nimi być i też pojeździć. Oczywiście sobie zdawałam sprawę z ograniczeń, tak? Jako dziecko marzyłam, że polecę w kosmos. I prawie, żeby to się spełniło, gdyby nie to, że urodziłam się wtedy, kiedy się urodziłam. Bo teraz okazuje się, że NASA poszukuje osób niepełnosprawnych do wyprawy w kosmos. No ale już mój wiek i też zdrowie raczej na to nie pozwalają. No to, że gdyby mi zaproponowano, to nie wiem, czy bym odmówiła. No to jest, myślę, niezwykłe przeżycie, zobaczyć kulę ziemską z zewnątrz. No Hawkingowi prawie, że się udało. Ale dzięki pani wykształceniu była pani blisko gwiazd. No tak, ale nie tak osobiście. Głową, rozumem. Pani działalność charytatywna również nie była związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. Dlaczego? Ja byłam zawsze jakoś społecznie zaangażowana. I w opozycję, i w Solidarność. I takie społeczne zaangażowanie zawsze wydawało mi się bardzo ważne. A to, że zaczęłam właśnie od wysłania konwoju do Bośni, trochę wpływ na to miało moje życie, tak? Operacja, którą miałam we Francji, organizacja Equilibre, którą tam spotkałam, która przyjeżdżała do Polski z pomocą humanitarną w okresie stanu wojennego. I wolontariat w tej organizacji, którzy członkowie jeździli właśnie do różnych krajów, Armenia, Kurdystan, Nigeria, no bo po Polsce to były kolejne kraje, w których również nieśli pomoc. Więc jakby byłam trochę przygotowana do tego, a wojna w Bośni była tak blisko. Ja byłam w Sarajewie właśnie razem z Fundacją Equilibre z Francji w październiku 1992 roku.
No i jak ktoś był w Sarajewie w takim czasie i to jeszcze z pomocą humanitarną, no to naturalne jest, że chce się zrobić to samo. Tak? Ja uważam, że Polskę stać na to, żeby pomagać Bośni. I okazało się to możliwe, więc potem pociągnęłam to dalej. Bo to wie pan, jak wróciliśmy, no to już były przygotowane następne ciężarówki. No to trzeba było pojechać znowu. W drugim konwoju zginęła Chantal Godino. Nasi kierowcy byli ranni, bo konwój został ostrzelany. No i wtedy, wie pani, to też było takie, no przecież nie przestaniemy pomagać tylko dlatego, że ktoś strzelał do pomocy humanitarnej. No a potem to już tak poszło. I nie wyobrażam sobie, żebym miała robić coś innego, chociaż wcześniej marzyłam, że będę astronomem i tylko astronomem. A kiedy zamarzyła pani o Parlamencie Europejskim? Znaczy ja o nim nie zamarzyłam. Mi by to nigdy nie przyszło do głowy. Ale zaproponowano mi, żebym kandydowała do parlamentu i właściwie ja zgodziłam się dlatego, bo mowa była o tym, że moja kandydatura może przyciągnąć jeszcze inne kandydatury i więcej posłów z regionu dolnośląskiego i opolskiego mogłoby wejść do parlamentu. No więc pomyślałam sobie, że to jest taki czas, kiedy coś trzeba dla Polski zrobić innego. Poszłam do Parlamentu Europejskiego z hasłami związanymi z migracją, z zagrożeniami związanymi z zmianami klimatycznymi, osobami wykluczonymi, czyli również osoby z niepełnosprawnością, no i generalnie działalność organizacji pozarządowych, gdzie w Polsce jest dużo do uporządkowania, ale to mam na poziomie europejskim można jeszcze bardzo, bardzo wiele zmienić. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim Polska pójdzie kierunku. Więc ja właściwie poszłam z takiego poczucia obowiązku wobec kraju, bo rzeczywiście dzieje się bardzo źle. Ostatnio przeczytałam, że rząd Danii, który jest znany z finansowania pomocy humanitarnej, jak również z przyjmowania uchodźców, no chce teraz zawrócić wszystkich uchodźców, którzy przybyli z Syrii, niezależnie od tego, czy w Syrii jest bezpiecznie, czy nie. Zmiany klimatyczne powstają z winy krajów rozwiniętych, więc nas to również dotyczy. I dotyczy nas, dotyczy nas poprzez różne klęski, których jest więcej, a może być jeszcze więcej. Przecież z zeszłego lata kilka gmin musiało dowozić wodę albo ją i kupować tę wodę, więc już widać, że w Polsce też zaczynamy mieć problemy. No i nie ukrywam, że ta praca w parlamencie bardzo mnie wciągnęła. Tuż przed kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego odkryła pani u siebie chorobę nowotworową, raka piersi i chyba więcej czasu musiała pani poświęcić na terapię. Ale brała pani czynny udział w pracach nad Afryką. Jaki jest ich efekt? Niedawno w parlamencie została już przyjęta nowa strategia współpracy pomiędzy Unią Europejską i Unią Krajów Afrykańskich. I ważne w tej strategii było to, że w odróżnieniu od tej poprzedniej strategii, która była, ta nowa strategia była tworzona już z Afryką. Poprzednio to było tak, że Unia Europejska wymyśliła sobie pewną strategię dla Afryki i tę strategię realizowała. No ale jednak wszystkie plany, jakie mamy w stosunku do osób, chcemy podjąć jakieś działania, to bez współdziałania to nie daje rady. Myślę, że integracja też doświadcza tego samego, prawda, że nie siedzi się i nie wymyśla, tylko z kontaktu z ludźmi, z rozmów, z przebywania razem, wyjazdów, powstają wtedy
koncepcję czy strategię pomocy. To, że kontynent afrykański potrzebuje pomocy, to jest jakby oczywiste. Natomiast pytanie, jakiej pomocy potrzebuje, tu już odpowiedź nie jest taka oczywista, ale też trzeba pamiętać, że my, Unia Europejska, również potrzebuje Afryki, bo potrzebujemy rynków zbytu, potrzebujemy różnego rodzaju minerałów. Więc te pola współpracy są bardzo różnorodne i jak na razie to odbywało się to bardzo, bardzo różnie. Co jeszcze znalazło się w tej strategii? Drugim takim punktem jest edukacja i związana z nim możliwość podjęcia pracy. Jeżeli co miesiąc milion Afrykańczyków wchodzi na rynek pracy, to te potrzeby są ogromne. I trzeba powiedzieć, że na ten rynek pracy wchodzą osoby, które często nie mają albo żadnego wykształcenia, nie mają żadnego przygotowania zawodowego. Więc tutaj edukacja zawodowa, uczenie różnych nowoczesnych profesji jest niezwykle ważna, bo to jest najmłodszy rynek pracy i młodzi ludzie, którzy mają dostęp do komputerów, dostęp do internetu, mogliby pracować zdalnie i moglibyśmy korzystać z ich umiejętności, z ich usług, dając w ten sposób też możliwość rozwoju. Jeżeli chcemy współpracować ze społecznością, która jest wykształcona, która jest na tym samym poziomie rozwoju albo prawie takim samym, no to musimy w tę edukację zainwestować i stworzyć takie możliwości. Czym jeszcze zajmuje się Pani w Parlamencie Europejskim? W tej chwili bardzo dużo pracujemy nad różnymi aspektami związanymi z COVID-em i z klimatem. Czyli powstają dokumenty na temat na przykład wpływu COVID-u oraz wpływu zmian klimatycznych na migrację. Wpływu COVID-u, ale też i migracji z kolei na edukację. To są wszystko takie powiązane ze sobą raporty. Jestem w dwóch komisjach, Komisji Praw Człowieka i w Komisji Rozwoju. Więc na przykład w Komisji Praw Człowieka zajmujemy się zmianami, na przykład wpływem zmian klimatycznych na prawa człowieka. I to jest bardzo ciekawy temat, bo wydawałoby się, że to jakby nie ma wpływu. Tymczasem te zmiany idą bardzo głęboko i ważne jest, żeby poprzez te dokumenty też sobie uświadomić, jak bardzo zmiany klimatyczne wpływają na prawa człowieka. Także to są takie główne tematy, którymi teraz się zajmujemy. No to są właściwie tematy najważniejsze dla świata, prawda? Migracje i COVID. I z nimi są powiązane wszystkie dziedziny. Wróćmy do kwestii nowotworu. To był początek Pani pracy w parlamencie. Jak Pani odkryła nowotwór u siebie? Znaczy już trwała kampania. I w związku z tym, że przy okazji leczenia takiego ortopedycznego musiałam wykonać jakieś różne badania, więc wykonałam też takie badanie ginekologiczne. No i wtedy okazało się, że USG wykryło jakieś guzki w piersi, więc od razu skierowano mnie na mamografię, która jakby jednoznacznie wskazała już na to, że to są, że jest to nowotwór. Pobrano mi próbki, miałam biopsję, które biopsja potwierdziła to, że jest to jednak rak. No i jeszcze podczas kampanii rozpoczęłam leczenie. Wtedy też musiałam podjąć decyzję, czy będę kontynuowała kampanię, czy zrezygnuję. No ale pomyślałam sobie, że skoro już raz coś zaczęłam, no to gdyby rak miał jakby uniemożliwić, tak, albo gdyby moje myślenie było takie, że
rezygnuje, bo rak jest tak straszną rzeczą, że trzeba ze wszystkiego rezygnować, no to to jest też taka i dla mnie osobiście, tak, wpłynęłoby to negatywnie na moją psychikę, ale też, wie pani, osoby publiczne według mnie mają pewne zobowiązania, tak, i dlatego na przykład uważam, że takim zobowiązaniem jest ogłoszenie publiczne, faktu, że jestem, że właśnie wykryto u mnie raka piersi i że podejmuję leczenie, bo teraz widzę, jak ważne było też to doświadczenie w moim życiu. Naprawdę wiele osób albo pisze do mnie, albo no teraz to moje doświadczenie widzę, że może służyć wielu osobom. No ale wtedy, kiedy podejmowałam tę decyzję, to oczywiście nie wiedziałam, że to tak będzie, no, ale uważałam, że nie powinnam rezygnować. W ogóle rak nie oznacza, że trzeba rezygnować z życia. I trzeba osoby, u których wykryto chorobę nowotworową, powinny starać się utrzymać i takie tempo życia, i też różne swoją pracę, czy różne plany, jakby nie dostosowywać ich do raka, nie rezygnować z nich z powodu raka, ale no jakoś tego raka też umieścić w tym życiu. Tak? I ja sobie pomyślałam, no dobrze, to mam kolejne zadanie, tak? Bo miałam tutaj tę kampanię wyborczą, w ogóle raz pierwszy w życiu coś takiego robiłam, więc było to też dla mnie nowe doświadczenie, ale połączenie tego z leczeniem raka, co też było dla mnie nowe, było dla mnie czymś oczywistym. No i jak widać, udało się. Jestem bardzo dumna z tego, że miałam czwarty wynik w Polsce, jeśli chodzi o ilość głosów. I jak pani znosiła chemię? Oczywiście to nie jest łatwe, ponieważ ja muszę powiedzieć, że po pierwszej chemii pojechałam do Opola na spotkania właśnie w ramach kampanii i czułam się super. W ogóle, a taka chemia to właściwie nic, bo naprawdę świetnie się czułam. W ogóle nie widziałam powodu, dla którego miałabym z takiego wyjazdu zrezygnować. Moja pani doktor nie była zbyt zadowolona, no ale co robić. No i potem po powrocie i po bardzo dużym osłabieniu zobaczyłam, że to jednak nie są przelewki. Potem trafiłam nawet do szpitala, bo już tak mnie to leczenie osłabiło, że już głosowałam w szpitalu. To leczenie na pewno jest bardzo trudne i też różne osoby różnie znoszą to leczenie. Była tam taka dziewczyna, no i ona przychodziła rano, dostawała chemię i wracała do pracy. No ale to była młoda dziewczyna, widać było, że znosiła to leczenie bardzo, bardzo dobrze. Więc to zależy, tak? No ja rzeczywiście w tym takim okresie, kiedy już tej chemii dostałam bardzo dużo, musiałam zwolnić tempo pracy w parlamencie, ale mam wspaniałe asystentki, dzięki którym mogłam tę pracę jakoś kontynuować. No a teraz już od kwietnia zeszłego roku pracuję pełną parą także. Mówi pani, że to nie było tak źle, a ja raczej sobie wyobrażam koszmar. Włosy wypadają, wymioty, omdlenia. A tu jeszcze raport przychodzi z Unii, coś trzeba przeczytać. Człowiek nie widzi nic na tym papierze, nie ma siły wstać z łóżka. Jak to tak naprawdę wygląda? Wiem, ta utrata włosów to jest w ogóle mały pikuś. Odrosły mi włosy o wiele gęściejsze, więc to mogę mieć powody do zadowolenia, tak to nazwijmy. Ale wiem, to też nie jest tak, że człowiek stale czuje się źle, tak? No, przy tej końcówce leczenia to już rzeczywiście było bardzo trudno. Nawet karetką dojeżdżałam na kolejne chemie. No ale zawsze jakoś te siły były, żeby się zwlec z łóżka, żeby przeczytać, podjąć jakieś decyzje. Muszę też powiedzieć, że bardzo dużą pomocą było dla mnie to, że cały czas miałam osoby towarzyszące.
Jeszcze mieszkałam wtedy w Krakowie, moje przyjaciółki się zmobilizowały i właściwie cały czas ktoś przy mnie był, więc mógł mi ktoś zagonić do łazienki, żeby się wykąpać, bo człowiekowi się nie chce, żeby coś zjeść, przygotować jedzenie, więc wtedy jest łatwiej. Takie leczenie bardzo trudno jest przejść osobom samotnym, bo człowiek po prostu nie ma siły, żeby coś wokół siebie zrobić. Też muszę powiedzieć, że ta praca w parlamencie trochę mnie ratowała, dlatego że wprawdzie na początku nie mogłam uczestniczyć w głosowaniach, ponieważ jeszcze parlament nie pracował online, ale fakt, że miałam coś do zrobienia, że miałam jakieś obowiązki, to zmuszało mnie też do takiej mobilizacji. To wszystko było bardzo, bardzo ciekawe. Ta moja przygoda z parlamentem zaczynała się. To człowiek też trudno było to tak odłożyć. Pokonała Pani wszystkie ograniczenia związane z niepełnosprawnością. Pokonała Pani raka. A jak sobie Pani radzi z upływem czasu? Znaczy, po pierwsze, wiek jakby nie odgrywa roli. Odgrywa rolę, wie Pani, o tyle, że wiek w połączeniu z niepełnosprawnością powoduje, że tą sprawność traci się szybciej. I na przykład teraz po jeszcze przejściu tego leczenia nowotworowego, bo to mnie bardzo osłabiło, ja właściwie jeszcze nie chodzę. Trochę na chodziku próbuję sił, ale nie jest łatwo. Bo też nie jest łatwo o rehabilitację, tak? Bo to są jeszcze problemy, które mają osoby z różnymi niepełnosprawnościami, że znalazłam panią rehabilitantkę, która przyjeżdża tutaj do mnie, no ale po raz drugi ma COVID. No i teraz nie mam kogo. Piszę, ale to już zawsze jest inaczej, prawda? Więc te problemy jakby się mnożą, chociaż i sobie zdaję sprawę z tego, że przyjdzie taki moment, kiedy już nie będę chodziła, bo jeszcze teraz wierzę, że jeszcze wrócę do chodzenia. Więc to trzeba uwzględniać w swoich planach, tak? Że no, nie pojadę już w góry na wakacje, a jeżeli tak, to muszę od razu uwzględnić różne ograniczenia, bo mogę być tylko tam, gdzie dojadę samochodem albo na wózku. No. Więc nie można jakby tak całkowicie lekceważyć wieku czy niepełnosprawności, ale to wie Pani, no, teraz niedawno przeczytałam na Twitterze o panu, który skończył 111 lat. Było jego zdjęcie. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądał. 2 lata temu przestał biegać, czy 4 lata temu przestał biegać. Więc tak mamy tyle, ile sobie tego wieku zrobimy, tak? No bo jak zrezygnujemy ze wszystkiego, to ten wiek będzie nam dokuczał coraz bardziej. I oczywiście nie ukrywam, że na przykład myślę o tym, mamy misję od 2 lat w Jemenie, nie byłam w Jemenie. To zawsze uważałam, że mam taki obowiązek, ale też chciałam być w tych krajach, gdzie pomagamy, no bo tak, to nie jest tak, że wysyłamy kogoś tylko i niech on tam pracuje, ale też w tym uczestniczymy, nawet właśnie w takich niebezpiecznych miejscach. Zresztą, no tak, takie wyjazdy zawsze też bardzo dużo dają, w takim sensie, że jak człowiek widzi na miejscu, to zupełnie inaczej potem można o tym mówić, prawda? Plany mam takie, na razie jest parlament i jakby wszystkie siły chcę skierować na to, żeby być tam jak najbardziej użyteczna, żeby wykorzystać dobrze ten czas. A potem chciałabym wrócić do pracy w fundacji. Już nie pracy płatnej, ale chciałabym no, jednak być takim czynnym prezesem. Tak długo, jak długo dam radę. Jest internet. Ja z pracownikami, którzy są na misjach, spotykam się dzięki internetowi.
Więc no, to jest ogromna szansa. Kiedyś moja babcia czy moja mama tego nie miała, prawda? I emerytura już była takim odcięciem. Dzisiaj ja w ogóle nawet nie myślę o emeryturze, chociaż już ten wiek mam. Ja mam takie jednak poczucie, że mamy tyle lat, ile sobie tego zrobimy. I jeżeli zrezygnujemy z różnych wyzwań i będziemy chcieli się zamknąć w domu, no to jest wybór każdego, ale to jednak trochę oznacza takie odcięcie się od życia. Nie mieszka już pani w Krakowie, prawda? Wybrała pani inne miejsce do życia? Czy ja zawsze byłam związana z Toruniem. Niektórzy nawet myślą, że ja jestem z Torunia, ale ja tak naprawdę jestem ze Śląska, chociaż urodziłam się w Gdańsku. Bo bardzo zawsze, jak ktoś mnie pyta, skąd ja jestem, to zawsze mam problem, bo jakoś to moje życie było rozpięte na krańcach Polski. Ale ja zawsze czułam się i czuję się, że jestem z Torunia. Tu studiowałam, tu miałam pierwszą pracę, tutaj mam przyjaciół, takich jeszcze właśnie z okresu studiów. W Krakowie oczywiście też pozostawiłam wielu przyjaciół, ale mieszkam pod Toruniem właśnie z przyjaciółmi z okresu studiów. Tutaj przyjaciele dobudowali do swojego domu taką część, która jest całkowicie dostosowana. Mam piękną przestrzeń. Przede mną są pola i las, za mną jest las. Więc miejsce jest takie, no już marzyłam o tym, żeby bardziej żyć w przyrodzie. No i dobrze nam się tutaj razem mieszka, razem, ale osobno. Bardzo się lubimy, więc cieszę się, że mnie tutaj przyjęli, bo właściwie przyjęli mnie, można powiedzieć, do swojego domu, tak? No tak tutaj sobie razem działamy, bo i przyjaciele są bardzo zaangażowani w taką pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ adoptowali dziewczynkę z zespołem Downa. Czym nas pani jeszcze zaskoczy? Czego możemy się spodziewać? Nie mam konkretnych planów, tak? Oprócz właśnie takich, że mam nadzieję, że będę mogła wrócić do pracy do fundacji. Że zdrowie mi na to pozwoli. Chciałabym bardzo móc jeszcze pojechać do któregoś z krajów afrykańskich. Ale też nie chcę nikogo narażać na trudy, no bo wiadomo, że już sama sobie nie dam rady w takim wyjeździe. Bardzo tęsknię w ogóle za Sudanem, za Somalią. Jakoś tam chyba zostawiłam trochę serca. Ale tak mnie pani, ja jestem otwarta. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Janina Ochojska.